Na trasie S3 wczoraj o godzinie 15 patrol Straży Granicznej wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego prowadzili działania. Kontrolowali samochody na zagranicznych tablicach rejestracyjnych. Zatrzymali do kontroli białego busa na brytyjskich tablicach rejestracyjnych. Okazało się, że wewnątrz jest oprócz kierowcy są jeszcze 42 osoby. Byli to wszystko obywatele Rumunii. Czyli w busie, który jest zarejestrowany na 9 maksymalnie osób, jechały 43 osoby. Wszyscy byli w szoku, jak zobaczyli, kiedy te osoby z tego busa wysiadają. Policja zielonogórska, patrole ruchu drogowego zostały poproszone o pomoc i asystę przy tej interwencji, jak również naszym zadaniem było rozliczenie tego kierującego busem za popełnione wykroczenie. Policjanci uznali, że jest to tak poważne wykroczenie drogowe, że kierującemu zatrzymali prawo jazdy, jak również wniosek o jego ukaranie w trybie przyspieszonym został skierowany do sądu rejonowego. Kierujący oczekuje w policyjnym areszcie na rozprawę. Pozostała grupa została na parkingu sprawdzona przez Straż Graniczną. Okazało się, że wszyscy ci obywatele Rumunii posiadają dokumenty, przebywają tutaj legalnie. Są to obywatele Unii Europejskiej, w związku z tym nie było wobec nich żadnych zarzutów. Niemniej jednak, ponieważ zbliżał się wieczór, było zimno, uznaliśmy, że nie możemy pozostawić tej grupy. W związku z tym naczelnik Wydziału Sztab Policji i Prewencji Komendy Miejskiej nawiązał kontakt z kierownikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego. Został podstawiony na parking autobus, w którym ta grupa obywateli Rumunii była przewieziona do hali dworca PKP. Tam również Urząd Miasta zorganizował im ciepły posiłek. W tej grupie okazało się, że jest inny kierujący z uprawnieniami, w związku z tym do busa weszło przepisowe 9 osób i ta 9-osobowa grupa pojechała w kierunku Szczecina, natomiast pozostali zostali tutaj w Zielonej Górze, mieli wsiąść do pociągu do Szczecina o 7:30, okazało się jednak, że nie kupili sobie biletów, w związku z tym obsługa pociągu ich nie wpuściła do środka. Zostali w Zielonej Górze. Z tego co wiemy, Caritas Zielonogórski również zapewnił im dzisiaj śniadanie. Temu kierującemu grozi grzywna do 5 tysięcy złotych oraz utrata uprawnień do kierowania.